Nie środa, nie niedziela, a w sobotę Raków zagwarantował sobie udział w rozgrywkach Nice pierwszej ligi w sezonie 2017-2018. Z nami prezes Rakowa Częstochowa Michał Sierczewski. Michał, długo czekaliśmy na ten moment, ale w końcu się doczekaliśmy. Tak, doczekaliśmy się. Na pewno to była praca, która kosztowała nas ładne kilka lat ciężkiego wysiłku. No ale nie zmienia to faktu, że finalnie awansowaliśmy do pierwszej ligi. Zdążyliśmy się przez ten czas, myślę, że wszyscy bardzo dużo nauczyć. Radość myślę, że nie jest mniejsza niż gdybyśmy awansowali w tym pierwszym sezonie, kiedy mieliśmy pierwsze podejście. Cieszymy się z tego awansu bardzo. To był długi sezon, który nadal jeszcze trwa, natomiast sezon wspaniały, bowiem te serie Rakowa, te mecze, kiedy 3 punkty zdobywaliśmy w ostatnich sekundach. Jak byś mógł podsumować właśnie ten czas? Na pewno było sporo fajnych meczów, natomiast no, zaliczyliśmy też jakieś wpadki. Nie zmienia to jednak faktu, że przegraliśmy jak do tej pory tylko 3 mecze. Mam nadzieję, że ta liczba właśnie się zatrzyma już tutaj, nie będzie rosła. Było kilka naprawdę fajnych meczów, gdzie odwracaliśmy losy, jak na przykład z Kotwicą Kołobrzeg, przegrywając 2-0. Były też mecze, gdzie wygrywaliśmy w końcówkach. Takimi meczami były właśnie mecze u nas z Błękitnymi, jak również z Puszczą Niepołomice, kiedy Tomek Margol w ostatniej minucie strzelił bramkę. A dzisiaj bohaterem Częstochowy jest Przemysław Mońka, nasz wychowanek, który strzelił 2 bramki w konfrontacji z Radomiakiem i masz niespodziankę dla Moni. Tak. Przemek został już dzisiaj oficjalnie zaproszony na naszą fetę. Przy okazji zapraszam wszystkich kibiców. Plac Bieganskiego, 4 czerwca, niedziela. Jeszcze nie wiemy, o której godzinie startujemy, natomiast na pewno będzie fajnie, także wszystkich Was serdecznie zapraszam. Co do Przemka, no jest to nasz wychowanek i chłopak, który zawsze na boisku zostawiał bardzo dużo serca. Za to strasznie go, myślę, że wszyscy szanujemy. No i dzisiaj w jakiś tam sposób dodał swoją cegiełkę do awansu Rakowa, strzelając 2 bramki. Bardzo się z tego tematu cieszymy. Osobiście nie spodziewałem się tutaj zwycięstwa Gryfa. Obstawiałem bardziej, że jednak Radomiak wygra. Tym bardziej, że Przemek strzelił te 2 bramki. Mnie ten wynik cieszy. Jeszcze raz, Michał, gratulujemy i zapraszamy kibiców nie tylko na 4 czerwca, ale również jutro po spotkaniu w Bytomiu zapraszamy na stadion przy ulicy Limanowskiego, a wcześniej oczywiście wspólne oglądanie meczu od godziny 17:00. Bądźcie z nami.